gorąco serdecznie Państwa witam. Witam Państwa radnych, prezydium rady, wszystkie osoby, które zaszczyciły nas swoją obecnością w dniu dzisiejszym. I rozumiem, że zanim przystąpimy do kolejnych merytorycznych punktów sesji, pozwoli Pan Przewodniczący, że złożę serdeczne słowa podziękowania dla Pani Steli Kozłowskiej. Nagmienie poprosił o brawa, Szanowni Państwo. Pozwólcie Państwo, że kilka słów powiem od siebie. Otóż Pani Stela jest osobą, mieszkańcem Trzebiny, która w sposób taki niezwykły dba o nasze mienie. I robi to z potrzeby serca, za co serdecznie dziękuję. Często jeżdżąc, widać Panią Stelę Kozłowską w różnych miejscach, szczególnie w miejscach przystanków. Ja sam osobiście ostatnio widziałem, jak Pani po prostu sprząta. Chciałem za to bardzo podziękować, za taką bardzo postawę, powiedziałbym, społeczną i za tą pracę, którą Pani wykonuje, nie mówiąc o tym nikomu. Na to zwróciła mi uwagę Pani Sołtys, Pani Ela Wodnik, że Pani Stela jest osobą, która po prostu udziela się i nigdy nie przejdzie obojętnie obok rzuconego śmiecia, nieporządku. Sama wykonała wiele takich pomocnych, powiedziałbym, instalacji, które służą mieszkańcom. Wielkie słowa podziękowania. Chcę odczytać list, który kieruję w Natalie ręce. Szanowna Pani Stela Kozłowska, dziękujemy za Pani ogromne zaangażowanie i poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności. Prosimy przyjąć gratulacje i wyrazy uznania za poświęcony czas, za ogromne zaangażowanie w życie Trzebiny, a także za życzliwość i serdeczność wobec społeczności. Pani niezłomna postawa obywatelska jest przykładem dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Życzymy wytrwałości i determinacji, aby nie zabrakło Pani siły i wiary, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Nieaktywność społeczna będzie dla Pani powodem do dumy i źródłem satysfakcji. Życzymy zdrowia, radości i szczęścia. Niech każdy dzień przynosi Pani zadowolenie. Życzymy odwagi, wytrwałości i konsekwentnym realizowaniu planów, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi. Z wyrazami szacunku podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Karelicki oraz burmistrz Andrzej Czmielewicz. Ja również bym poprosił o złożenie tutaj życzeń na naszym forum pana Krzysztofa Myślaka, radnego tego terenu, i panią Sołtys. I oczywiście prosimy panią Stelę jeszcze raz wielka brawa. Aparatu nie ma, zejdę na dół, tylko ciężko być. Już. Obojętnie coś, co się nie podoba, a mi się nie podobają w ogóle śmieci.
za przyjęcie nowego porządku obrad. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Osoba 12 radnych numer 3 było za. Stwierdzam, że nowy porządek został przyjęty. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać się głos? Nie widzę. Następnym punktem jest wprowadzenie zmian budżetu gminy na rok 2018 wraz z autopoprawką numer 1. Jest to projekt numer 37.2018. Proszę pana serdecznie. Generalnie jeśli chodzi o
obowiązujący rok i kwotę nocnych obligacji. Myślę, że to jest taki akt naszej
sympatii dla chorej Oli i kto będzie miał chęć wspomóc jej leczenie, bardzo proszę, tam można się udać do tej puszki i złożyć ofiarę. Zapraszamy również prezesów spółek, bez widowni również się dołączy do naszej akcji. Następny projekt jest to projekt zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opytynie dnia 13 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji, projekt numer 45/2018. Proszę Pani Skarbnik, bo dwa słowa może tam zmieniamy w projekcie. Panie Przewodniczący, Piszę Państwu Radni uchwale. Pamiętam to 75/605/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z 6 marca 2002 roku w sprawie emisji obligacji. Wykreślamy paragraf 6 i paragraf 7. Uchwała podjęta przez Państwa została zweryfikowana przez Regionalną Izbę Rachunkową, stwierdzając, że te paragrafy brzmienią paragraf 6. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Bogatynia w latach 2018-2029. Punkt drugi. Wydatki związane z wykupem kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Bogatynia do przychodów z tytułu zawierania kredytu z emisji obligacji na rok 2022-2028. I paragraf 7. Upoważnia się Komisja Miasta Gminy Bogatynia do zawarcia umowy podmiotem, które zostało podejrzone czynności związane z wybywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą odszkodowania, dokonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, wypełnia oświadczenie wiążące z obligacji. Gdzie dwa paragrafy oceny regionalnej podatkowej tutaj nie mają miejsca, ponieważ te uprawnienia organowi wykonawczemu są nadane ustawą o finansach publicznych. Po prostu powielanie tego dnia według regulaminu rachunkowej jest tutaj bezcelowe. Poproszę nas o wykreślenie tych punktów z uchwały. Także reasumując, to uprawnienie panu burmistrzowi jest zadane ustawą. W związku z tym Państwo musicie dodatkowo jeszcze upoważnie pana burmistrza do tych czynności. Dziękuję. Czy są pytania do tego projektu? Jeżeli chodzi o podział tej dotacji,
Jak zwykle, zresztą jak co roku Państwo procedując budżet, określacie kwotę, którą możemy podzielić w ramach prac związanych z ratowaniem zabytków, ich naprawą, czy też pracami typowo konserwatorskimi. Dwa słowa. Szanowni Państwo, oczywiście czasami dzieje się tak, że niektóre wnioski nie mogą być rozpatrzone pozytywnie, dlatego że obowiązuje przy ich konstruowaniu odpowiednia procedura. Jak Państwo widzicie, ten podział przede wszystkim tutaj główny nacisk kładzie na jeden z kościołów Bogatyni. Ja tylko chcę przypomnieć, że jest to pewna kontynuacja, by te prace w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Bogatyni rozpoczęliśmy 3 lata temu, a ma to związek z jubileuszem 150-lecia kościoła. Ja też powiem, że no przyjęliśmy taką zasadę, że poszczególne obiekty, może z wyłączeniem Sieniawki, gdzie była nagła sytuacja, kwestia powodziowa, realizujemy po kolei. Jak Państwo pewnie pamiętacie, jeszcze może z poprzedniej kadencji, wcześniej był Działoszyn, prawda, i tutaj udało się dokonać pięknego remontu. I mam też taką głęboką nadzieję, że te środki, które przeznaczamy na Kościół Bogatyni, również sprawią, że ten kościół po prostu będzie no, odpowiednio wyremontowany, a powiem tylko, że w październiku jest właśnie ten jubileusz. Tych prac widać. Wczoraj akurat mieliśmy okazję tutaj z kilkoma kolegami być wewnątrz kościoła. Powiem szczerze, że no, zarówno sklepienie, jak i pewne części zostały już wyremontowane, prace dalej trwają. Oczywiście obiekty sakralne jakby tutaj pochłaniają większość tego budżetu. Tradycyjnie przeznaczamy, bo w trochę innej sytuacji jest parafia w Porajowie, która posiada jeden kościół, powiedziałbym, niezabytkowy, a dwa w Sieniawce i w Kopaczowie obiekty zabytkowe. I tutaj raczej przyjęliśmy zasadę, bo o kościele w Sieniawce nie mówię, dlatego że remont niedawno został wykonany po powodzi. Natomiast co roku przeznaczamy środki potrzebne do takiej no, sukcesywnej, powiedziałbym, renowacji kościoła w Kopaczowie i również druga, tak? Przepraszam, bo tu mówię o Porajowie, tak, to jest ta parafia i jest to w Kopaczowie. Przeznaczamy kolejną kwotę i cieszę się dlatego, że no, co rok tam w Kopaczowie jakieś drobne prace są wykonywane. Nieco inaczej ma się tutaj sytuacja z kościołem Piotra i Pawła, ale tutaj idziemy troszkę inną drogą, mianowicie okazało się, że została pozyskana dotacja zewnętrzna, to też nie ujęto tego kościoła i dlatego no, poprzez tutaj przede wszystkim zabiegi księdza proboszcza, ale również z pomocą gminy uda się pozyskać pewne pieniążki. Jeżeli czegoś tutaj brakuje w tym podziale, to należy to odczytać w ten sposób, że no po prostu nie została złożona właściwa dokumentacja. Proszę Państwa, tyle. Jeszcze tylko powiem, że również pomagamy, jeśli chodzi o dotacje do obiektów prywatnych. Tutaj są dwie pozycje, jak Państwo widzicie. Oczywiście można to traktować jako kwestię ocenną, ogólna kwota 40 tysięcy. No ale taką propozycję tutaj ośmielam się przedłożyć pod obrady Wysokiej Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zapytanie tej kwestii. Widzę, Szanowni Państwo, w projekcie uchwały o zabudowę Krzysztofowa, tam jest Marzena i Marcin Kliszak. I tam musimy zmienić, proszę zmienić u siebie Luisa Walińskiego, jeszcze stara nazwa. Tak. A powinno być,
projektu nr 39/2018. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 12 było za, 1 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następny projekt to jest w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, projekt nr 41/2018. Czy są pytania w tej kwestii? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 było za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dotyczy ustalenia obowiązku przetargowania i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
projekt numer 33.2018 w sprawie wyrażenia zgody na najem charakteru zrobienia trybu przetargowego. Sędzia, w tym projekcie jest błąd w podstawie prawnej. Proszę zmienić dziennik ustaw, będzie z roku 2017, pozycja 18.75. Zamknięcia tej drogi, żeby było akurat
czy możemy spodziewać się określonych środków dla tych budynków. Dla tych budynków, ja mówię tylko o zasobach komunalnych, dla tych budynków, gdzie już są doprowadzone media z pecu dla ciepłej wody użytkowej i dla centralnego ogrzewania, a nie ma wyników. Czy możemy spodziewać się określonych funduszy? Wstępnie już wiem co najmniej o 5 zapotrzebowania na wymieniki w budynkach komunalnych. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Burmistrzu. Ja tu się od strony finansowej. W budżecie jest wpisana kwota, jeśli dobrze pamiętam, 2 100 000. Jest to pośrodku dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I na dzisiejszy Regionalna Izba Rynkowa wydała zgodę na ten instrument finansowy. Także środki są w budżecie. RIO wydała pozytywną opinię odnośnie tej puszki z Włosiem. Natomiast kwestie techniczne, przydziału infrastruktury odnośnie niskiej emisji, tutaj taką takie szczegółowe informacje, no, to tym przedstawiam projektem kieruje Wam naczelnik Marek Sporta. Czy to będzie tutaj pan przewodniczący o zapłacie za wynik? Tak. Tutaj tylko techniczne, kwestie rozliczeniowe, bo to kwestia wniosku, opinii. No, ale te wnioski mieszkańcy to była dopłata, tak? Dopłata, tak, to jest zawsze. No, ale to było oczywiście całości. To było z dwóch rzeczy tak, oczywiście. Dotacja nie była przyczyna, to jest problem. Polega na zmianie pieca. Nie, ale tak mówił o funduszu, który zrobił, to pytałem, czy to jest ta dopłata, czy to są pozostałe środki na cały gminy. Na tą chwilę jest taka pozycja pisana do budżetu. 2 100 000, niska emisja, jest zgoda prezesa kwalifikacji pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. A to szczególne, że była już chyba nie jedno posiedzenie odnośnie, jak Państwo były przedstawione materiały, jak to będzie wyglądało, jakie będą ogłoszone pytania, z tego co pamiętam. No, natomiast już realizacja poszczególnych wniosków i no to już tutaj trudno mi Państwu odpowiedzieć na takie szczegółowe pytania. Jeszcze Panie Wiceprzewodniczący. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Panu Burmistrzowi, drogi autorów, ja celowo. No przecież bez celu się żaden z radnych nie opowiada, zawsze ma to też głębszy sens. Tutaj głębokim sensem są sprawy życiowe związane z użytkowaniem tych lokali komunalnych. Proszę sobie wyobrazić, podam, jeżeli Państwo pozwolą, podam przykład prosto z życia i dosłownie z ostatnich miesięcy. Jest rodzina, która otrzymała lokal komunalny. W miesiącu listopadzie miała się wprowadzić do tego lokalu. Na własny koszt wyremontowała ten lokal, ale okazało się, proszę Państwa, okazało się, że w tym lokalu w międzyczasie PEC zainstalował orcze dla poszczególnych pomników, czyli można korzystać już z tych standardów PEC-owskich. Niemalże natychmiast. No ale też nie wiem o tym, że PEC jako spółka nie będzie instalować wyników lokalu komunalnym. W związku z tym moje pytanie jest takie się postawione. Bo co się dzieje dalej? Jeżeli my jako zakład, jako MZGK dostaniemy zlecenie na instalację pieca, którą mówił burmistrzu, to się nie trochę celu, bo jeżeli jest tam instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej już doprowadzona do piwnicy i do wyników lokali prywatnych, to jest dla mnie daleko niezrozumiałą sytuacją, gdyby 3 lokale prywatne korzystały z wymienika, a jeden jedyny lokal komunalny mieszczący się zresztą na poddaszu i rodzina jest trójkiem dzieci, mieliby mieć zbudowane, zainstalowane przez
inwestycji i psuć to środowisko, to ustalujmy pilnie i tam, gdzie jest to możliwe. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej chętnie do zabrania głosu, więc ja mam jeszcze takie dwie sprawy. Drodzy koleżanki i koledzy, w ostatnim czasie jest taki niepokojący trend nieobecności radnych zarówno na komisjach, jak i na sesjach. Widzimy to zresztą sami po sobie. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. W poniedziałek były zwołane trzy komisje, nie odbyła się żadna. Przychodzą zaproszeni goście i jest to bardzo taka nieprzyjemna sytuacja. W związku z tym mam prośbę taką, aby po ogłoszeniu przez przewodniczących komisji ewentualnie swoją nieobecność uzasadnioną zgłaszać, czy to do biura rady, czy bezpośrednio do przewodniczącego w wyjątkowych wypadkach. No bo podstawowym obowiązkiem każdego radnego jest uczestniczenie w pracach zarówno komisji, jak i sesji rady. Na sesjach też ostatnio mamy, sami widzicie, jaką frekwencję, w granicach 60%, 70% to jest góra. Jest to troszkę niepokojąca sytuacja. I następna sprawa wiążąca się z tym, właśnie w ważnych wypadkach losowych, kiedy nie możemy brać udziału, bardzo proszę o dostarczenie usprawiedliwień do końca miesiąca. Bo listy diet idą już pierwszego do działu tam, do pana skarbnika. Jeśli nie będzie usprawiedliwień, będzie po prostu odrzucane z diety nieobecnej zarówno na komisji, jak i.